Cześć, witam Was serdecznie. Idziemy do Tropical World w Leeds. Cześć, witam Was serdecznie. Idziemy do Tropical World w Leeds. Ostatni raz byłem tutaj w czasie pandemii i naprawdę ten Tropical World nie wyglądał zbyt zachwycająco. No ale ze względu na to, że długo czasu nie było tej obsługi, było to zamknięte, więc teraz dla porównania idziemy po raz drugi już po pandemii. Zobaczymy, czy to jest, czy odzyskał, że tak powiem, dawną świetność ten Tropical World, bo on był zawsze zachwycający. A przez jakiś czas było ono naprawdę słabo. Także zapraszam Was na ten film. Zobaczymy, co się zmieniło w Tropical World Leeds.
No powiem wam, że Tropical World niestety nie odzyskał dawnego blasku. Jedno co mi się udało zrobić to oczyścić akwaria, bo były naprawdę bardzo, bardzo brudne, prawie nic nie było widać właśnie w czasie pandemii, to wyglądało bardzo słabo. Widać, że to wyczyszczono i jest to doprowadzone do jakiegoś porządku. Niestety dużo zwierząt, które tutaj było, było mnóstwo ptaków, których w tej chwili no, po prostu trzeba się naprawdę dobrze dopatrzyć, żeby je znaleźć. Było pełno motyli latających, teraz jest tylko kilka sztuk, których też prawie nie widać. Także no, słabo trochę, prawdę mówiąc, jak na taki kompleks, jest, tak wydawało mi się, że z dużym potencjałem, a tu jednak się okazuje, że no parę lat temu to było dużo lepsze. Ten wodospad, który widzieliście, też wyglądał dużo lepiej, teraz jest taki mizerny trochę. Także to wszystko, no, stawiam niestety dosyć słabo ocenę dla tego miejsca, które kiedyś naprawdę było wielką atrakcją Lidz, teraz jest, powiedzmy, że takie sobie. Na szczęście jeszcze bilety nie są aż mocno, tak mocno drogie, bo cena biletu to jest 8 funtów dla osób od osoby dorosłej i 4 funty od dziecka, także nie jest tak źle, ale no, było to dużo lepsze naprawdę. Zapraszają na pustynię. A na pustyni pusto i głucho, prawdę mówiąc. Powiem wam, że kiedyś na tej pustyni to było mnóstwo fajnych kaktusów. A teraz, prawdę mówiąc, ich nie ma. No widzicie, tamta część jest cała zamknięta, więc jest niedostępne. Jest jeden motyl. Powiem wam, że jak ktoś nie ma co robić w zimne dni albo w deszczowe dni, to można tutaj spokojnie przyjechać, jest tu gorąco, także no wiadomo, lasy tropikalne, ale jeżeli chodzi o samą wartość taką artystyczną, intelektualną, samą wartość, jeżeli chodzi o ten park, no to ja mam mieszane uczucia. Na raz, jak ktoś nie był, warto przyjechać. Także to wszystko w tym.